Kompleksy to jest też coś, co to ja to rozpoznaję natychmiast, wiesz, w obcowaniu gdzieś, nie wiem, jak jestem na planach, no wystarczy, że ktoś na przykład przychodzi z młodych ludzi na przykład i w ogóle już myśli, że jest w ogóle jakimś, nie wiem, Oskarbym Pita, albo słuchaj, i w ogóle udaje, wiesz, że jak gdyby ty jesteś transparentna, nie przedstawi się, nie to ja mówię, no to są kompleksy oraz brak kindersztuby. No, no to, brak, jest tak. Tylko, to jest tylko to. Natomiast ja w ogóle lubię z młodymi pracować, lubię tą energię. Wiesz, oni mają inne myślenie. Oni są, oni się nieraz mnie naprowadzają na takie rozwiązania, których ja bym sama też może nawet nie podejrzewała. I uważam, że musi być zmiana pokoleń. I tam ktoś mówi, a bo czujesz oddech młodszej koleżanki na plecach. No i no nie, no właśnie zapraszam ją do partnerstwa, tak? Do tego, żeby ona czerpała ode mnie, a ja. Czyli nie zmiana, tylko od niej. Wymiana właśnie. Wymiana raczej. Tak, O, tak. Dziękuję ci. No. Dziękuję, bo nie zmiana, bo jeszcze nie dam się tak gryźć całkiem.